Dzień dobry, witam w kolejnym niedzielnym indyku i mam dla was pytanie. Pamiętacie emulator Pegasus? No właśnie, taki emulator. I na tym emulatorze była taka gra, która nazywała się Gol 3. Gra w oryginale nazywała się Kunio-kun i był to taki wesoły emulator piłki nożnej. Były tam zależności pomiędzy postaciami w drużynie i tak dalej, super umiejętności dla każdej piłki, na przykład zamiana w gumę balonową. Piłka mogła zamienić się w shuriken i skosić przeciwnika. Mogła też rozerwać siatkę. No i ogólnie emulator zwiastował bardzo dobrą zabawę. Więc znalazłem dla was grę, która nazywa się World War Party Balls of Duty. I miałem cichą nadzieję, że będzie tak samo dobra jak Gol 3. No i sami ocenicie, czy da się w to pograć. Dodam tylko, że możemy zagrać kiedyś razem, jeżeli będziecie mieli taką ochotę, dajcie znać w komentarzach. Możemy dołączyć do publicznego meczu, których niestety nie ma żadnego. Możemy stworzyć publiczny mecz, ale no wiadomo, nikt w tej chwili nie będzie chciał w to zagrać, więc stworzymy sobie lokalny mecz. Do wyboru mamy kilka drużyn. Po pierwsze, Team Crowd, Team Kimchi, która niestety nie jest jeszcze dostępna, a ten koleś wcale, ale to wcale nie jest podobny do Kim Jong-una. Ani troszkę. Team Putang, to takie wiecie, gra słów, bo Putin, Putang, jak putinowski czołg. Suchar? Nie? Okej. Okay. Team Alcap, czyli Team Al-Qaida i oczywiście Team Murichach, to jest amerykański team. Ale dobra, zagrajmy więc Rosjanie kontra Amerykanie i zaraz zobaczymy, jak wygląda rozgrywka. Wybieramy Team Putang. Może w to grać naraz aż 8 osób, no niestety ja jestem sam, więc dodamy sobie przeciwników komputerowych. I lecimy. No i dobra. Okej. Okay. O, panie. Rosja kontra Amerykanie i... Dobrze. Dobra, tą piłkę musimy wbić do bramki przeciwnika standardowo. Jakie duże bramki tutaj. Sakra. O, patrzcie, wsiadłem w czołg. No i bardzo dobrze. O, zabiłem chyba swojego. Czy my strzeliliśmy gola? O, nawet zabiłem go. Jeszcze się mecz nie zaczął, a ja już go strzeliłem. Dobry jestem. Okej, dobra. Ktoś mnie tu przewrócił. Nie, dobra, jeszcze raz do... Ten jeden jest. Kurczę, pięknie zremisowali. Ten... A co ten robi typ? Czemu on stał cały czas przy ścianie? Kopaj piłkę do przodu, no. A ja będę osłaniał piłkę, żeby nikt nie przeszkadzał. No dawaj, wybij tę piłkę. Sztuczna inteligencja w tej grze nie jest jakoś wysoce zaawansowana. Jak to gol? Przecież nie przeleciało przez... Czuję się oszukany. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Wszedł na minę. Ktoś mnie zastrzelił. Masakra. Okej, okay. Będzie gol? Będzie gol? Jeszcze troszkę do gola. Ale pięknie. Putang. 2-2. Zremisowaliśmy z Ameryką. Dobra. Niechcący strzeliłem teraz. A gdzie jest mój czwarty zawodnik? Aha, tutaj. Dobra. Dobra. Nie mogę się ruszyć. Nie wiem czemu. Dobra. Jak wybić tą piłkę stąd? Okej. Okay. Nie wyszło mi to. Incie! Amerykańskie świnie! I chciałbym przebić tą piłkę teraz. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. Zaraz sam sobie wbiję gola. Nie, dawaj. Nie! Piękna obrona! Okej, okay, dobra, udało się wyciągnąć to spod bramki. Aj, ścina piękna. Dobra, ja chcę teraz... Nie, go dla mnie musi być, muszę to wygrać. Nie może być lipy. Wodka, tak jest. Wodka jest silniejsza niż amerykańska wola walki. Nie! 7 sekund do końca meczu, więc to chyba będzie przegrana. Chyba, że jakoś szybko uda nam się przebić tą piłkę. Nie! No to po prostu... Nie wiem. Czy ja mogę zreportować swoich komputerowych graczy? Czuję się oszukany. I od razu przegrana. Nie poszło najlepiej, słuchajcie. 4 gole do 2.
Kili 0, oni nikogo nie zabili. My zabiliśmy 24 osoby, 23 faule na 42, 482 przyjęcia piłki, 628 przyjęć piłki. Kurczę, no niestety, ale zagramy jakoś inną drużyną. Zobaczmy sobie, czy będzie to jakoś inaczej wyglądać. Na przykład Niemcy kontra. O, to takie na czasach obecnych. Al-Kaida kontra Niemcy. Tam u nich teraz tych brodatych jest pełno, więc myślę, że to może być dobre. Nie lecimy. Dobra? O nie. Kurde, no to było piękne, słuchajcie. Skosił na. Nie mogę przejść. A, właśnie. O! Kurde, oni mówią jak Popek, nie? Normalnie symulator głosu Popka, tak powinno się to nazywać. No ta akcja była po prostu wspaniała. No dobra, ale wygrywamy na razie. Na razie wygrywamy, jest chyba całkiem dobrze. Ojej. Dobra. Dobra, piłeczkę do przodu. O tak, ja strzelę! Pięknie, wujek strzelił gola. Za tam Amerykanie czekają, nie wiem czy widzieliście z tyłu. Dobre to jest. Amerykanie stoją po stronie Niemców. No to ciekawe, kto stoi po naszej stronie. Nie będziemy brać czołgu, bo czołg jest za wolny. Musimy strzelić jak najwięcej goli. Niepotrzebny jest czołg na obronę. Gincie. Deutschland. Gincie! Tak jest. Dobra, trafiłem kogoś. Oj, trafiłem piłkę. Chyba dobrze. Czy te rakiety są jakieś samonaprowadzające? One jakoś tak same skręcają. Nie, ja tym czołgiem chcę strzelić. Gol! Kurczę, jest! Udało się. Dobrze, właśnie brutalna ta piłka nożna, ale. Ale tak jest. Trzecia. The Rage kontra Ahmedzi. Dawaj, Ahmed. Nie! Kaput. Team Rage. Rage. Tak to się powinno mówić. Rage. Ale czemu nie mogę się ruszyć? Okej, dobra, już mogę. Dobra. Teraz musimy przebić tą piłkę. O, ale nas sfaulował! Nieczyste zagranie. Jakby tu można było mówić o czystych zagraniach, ale. Ja ci dam, dziadu. Okej, dobra. Przejechałem co prawda sędziego, ale udało mi się przejąć piłkę. Więc to chyba cel uświęca środki, jak to mówią. Dobra. Halo, wybijcie tą piłkę. Ja nie mogę tym czołgiem tam wybić tej piłki, ale mogę zatrzymać Niemców. Czemu nikt nie pójdzie wybić tej piłki? Halo. No dawaj, dawaj, Ahmed. Podaj. Do przodu. No, Ahmed, jedziesz. Dalej, kop jeszcze. Ja czyszczę drogę, dawaj. Piękny teamwork. Proszę. Ja czyszczę boisko, żeby tu nie było niedomówień. Dobra. Dobra, okej. Okej. Tego też mogę przejechać? Nie. Nie! Jakaś mina! Ktoś minę tu stawił, patrzcie. Chyba czołg mnie rozwaliło. 10 sekund jeszcze. Jeszcze 10 sekund, więc mogę to jeszcze ugrać. Taką cichą nadzieję. Tak! 3-1 jest. 4-1 może jeszcze. Nie zdążyliśmy zrobić, ale dobra. Team Alkap. Alkba. Alkba. Alakba. Alakba. Tak, Team Alakba. 3 gole do 1, 39 kili do 3, 34 do 19, 917 przejąć piłki. No to jesteśmy zdecydowanie lepsi, słuchajcie. Jeszcze jedną ciekawą rzecz zauważyłem, że każda postać w drużynie wypowiada jakiś tekst. Sami posłuchajcie. Jeżeli macie ochotę, podoba się wam ta gra i macie ochotę kiedyś na live'ie, możemy sobie zrobić taki mecz na właśnie 8 osób i spróbować sobie w to pograć, to link do pobrania tej gry znajdziecie w opisie standardowo, jak zawsze. Samemu, słuchajcie, nie da się długo w to grać, ponieważ interakcja, inteligencja tych komputerowych sojuszników i przeciwników jest naprawdę tragicznej jakości. Szkoda, że nie pojawiają się te losowe bronie, które można tam ponieść, takie jak ten czołg na przykład, czy pistolet, czy te miny, które kładli mi tam pod nogi, że nie pojawiają się w zależności od tego, jaką drużynę wybierzesz. Na przykład u Amerykanów byłyby miny i coś jeszcze, a u Niemców byłoby jeszcze na przykład oprócz, nie wiem, pistoletów,
mamy bronię, tak? Wiadomo, że Trzecia Rzesza próbowała nawet łapać pioruny, więc może coś takiego nie byłoby najgłupszym. Może jakaś kontrola umysłu, jakieś więcej takich eventów z tym związanych byłoby po prostu przecudowne. Wielkie dzięki za oglądanie, z tej strony był wujek Kamyz, a to Niedzielny Indyk. Do zobaczenia już niedługo i dajcie w komentarzach znać, czy się wam to podoba. Do zobaczenia, hej! Pozytywny przekaz!